W ostatnim odcinku z kolonii Polyrachis dives zbudowaliśmy dla nich duże formikarium, a może raczej powinienem nazwać je naturalistycznym terrarium przystosowanym do hodowli mrówek. Dziś natomiast sprawdzimy, jak mrówki radzą sobie w nowym domu. Witam Was wszystkich w odcinku, w którym prześledzimy podbój welen. Pierwsze dni po przeprowadzce okazały się bardzo spokojne. Kolonia, choć spora, stała się niewidzialna. Wszystkie mrówki sprytnie ukryły się. Gdzie? Do tej pory nie mam pojęcia. Pewnego wieczoru, po moim powrocie do domu, odkryłem coś niezwykłego. Na najwyższych liściach fikusa posadzonego w terrarium coś się poruszało. Po uważnych oględzinach zrozumiałem, co się dzieje. To było właśnie to, moment, na który czekałem. Mrówki ruszyły z budową nadrzewnego gniazda. Dało się obserwować całą masę biegających robotnic. Każda z nich trzymała w żuwaczkach larwę. Wydzieliny larw wykorzystywane są przez przątki jako spoiwo służące do budowy gniazda. Jak możecie zauważyć, do maskowania użyte zostały fragmenty włókna kokosowego. Trochę pokrzyżowało to moje plany, gdyż zakładałem, że użyję do tego pokruszonego mchu, którym podrzuciłem. Jak widać, mrówki same wiedzą, co dla nich najlepsze. W przerwach w budowie wiele robotnic posilało się rozwodnionym miodem. Został on umieszczony w spodeczku na zawieszonej półce. Do tego celu wykorzystałem zakupiony w sklepie uchwyt na mydło. Na nim również podawane były karaczany. Na ową półeczkę prowadził sznurek jutowy. Wybrałem brązowy, by nie psuć całokształtu kompozycji. Sznurek łączył miejsce karmienia z drzewkiem zajętym przez mrówki. W moim zamyśle miało to ułatwić przątkom transport pokarmu. Jak się później okazało, było to dla nich obojętne. Po czasie mrówki postanowiły przeprowadzić inwazję na półkę i zająć ją jako nowy dom. Ponieważ znajdowała się ona bezpośrednio pod sufitem terrarium, musiałem podjąć interwencję i zniszczyć powstające gniazdo. Nie mogłem niestety ryzykować ucieczki mrówek. Tym bardziej, że obecnie nie mam do nich codziennego dostępu i nie mogę kontrolować ich poczynań. Po usunięciu półeczki z formikarium umieściłem w nim spodeczek do karmienia. Stwierdziłem, że jedyną sensowną lokalizacją będzie sklepienie gniazda przątek. Wiem, że to raczej głupi pomysł, natomiast zmusił mnie do tego głównie jeden czynnik. Podczas mojej nieobecności mrówki karmione są przez moją mamę. Ta zaś przy swoim słusznym wzroście 160 cm nie daje rady sięgnąć do dna terrarium. Trzeba było więc pójść na pewne ustępstwa. Wytłumaczę się może z faktu, że nie zajmuję się moimi mrówkami osobiście. W ostatnim czasie przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Niestety nie mam możliwości zabrania ze sobą wszystkich mrówek, a w szczególności przątek, jako że ich terrarium sporo waży. Prawdopodobnie czeka mnie w przyszłości konieczność przebudowania ich zbiornika, którą od razu wykorzystam na ich przewiezienie. Już w tym momencie wiem, że nie będzie łatwo, ale przynajmniej będę miał co nagrywać. Podczas nagrywania mrówek chodzących po arenie udało mi się sfilmować robotnicę niosącą owada. Co ciekawe, nie pamiętam, żebym karmił mrówki ćmami. Wnioskuję, że ten osobnik został upolowany przez mrówki osobiście. Terrarium nie ma nakrycia, co umożliwia owadom swobodne wlatywanie do środka. Włączona zaś lampa dodatkowo je do tego zachęca.
Mrówki bardzo szybko przyzwyczaiły się do nowego systemu podawania pokarmu. Wydawać by się mogło, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ale czy na pewno? Skoro wszystko toczy się właściwym torem, zapytam sam siebie, co to jest? Udało Wam się zauważyć tą nietypową konstrukcję, zanim zwróciłem na to Waszą uwagę? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja natomiast przystępuję do tłumaczenia. Wszystko zaczęło się 22 czerwca, czyli w dzień przesilenia letniego. Sprytniejsze osoby skojarzą, że jest to data nadejścia kalendarzowego lata. W lecie, jak powszechnie wiadomo, temperatury są raczej wysokie. Biorąc poprawkę na to, że mrówki trzymane są w pokoju na poddaszu, dochodzimy do wniosku, że temperatura wewnątrz terrarium była raczej wysoka. By uniknąć przegrzania mrówek, postanowiłem odłączyć lampę grzewczą. Zamiast tego zastosowałem zwykłą lampę do doświetlania roślin. Jak się okazało, to właśnie lampa była głównym elementem trzymającym przątki na drzewie. Kilka dni po jej odłączeniu zauważyłem, że mrówki opuściły gniazdo. Gdzie więc się podziały? Otóż postanowiły wybudować drugie gniazdo w szczelinach między fikusem pnącym, kamieniem i ścianami terrarium. Sam wygląd nowego gniazda był raczej dość niezwykły. Mrówki wykorzystały elementy dekoracyjne jako stelaż pod konstrukcję nowego gniazda. Wkrótce powstały ściany łączące przestrzeń między liśćmi fikusa, a także wypełniające luki między kamieniem a szkłem. Sama skała wyglądała jak zagłębiona w gniazdo. Wydaje się być kamieniem wciśniętym w konstrukcję gniazda po jego ukończeniu, a tymczasem stanowi jego integralną część. Wygląda to naprawdę niezwykle. Dość ciekawie wygląda również komin zbudowany w rogu terrarium. Jak na razie nie odkryłem jego funkcji. Może macie jakiś pomysł? Jak możecie zauważyć, nowe gniazdo posiada całą masę wejść. Sam kompleks rozbudowany jest na tyle, że niemal każde wejście jest używane. Z każdego co jakiś czas wyglądają mrówki. Osobiście uważam, że oprócz funkcji komunikacyjnej, wejścia te pełnią również rolę kanałów powietrznych, dzięki którym gniazdo jest przewietrzane. Postanowiłem nie robić nic z tym gniazdem. Skoro mrówki uznały, że jest to dla nich lepsze, to widać faktycznie tak jest. Nie pozostaje mi nic innego, jak śledzić rozwój wypadków. Tylko jeden fakt mnie przeraża. Jak zauważyć możecie, mrówek jest bardzo, ale to bardzo dużo. Ciągle widzę je spacerujące po szybach, elementach ozdobnych i konstrukcyjnych. I to właśnie te ostatnie najbardziej mnie martwią. Bo widzicie, gdy budowałem to terrarium, do drenażu zastosowałem plastikowe pojemniki na sztućce. Miały one sporo dziurek, przez co stwierdziłem, że będą bezpieczniejsze i bardziej stabilne niż keramzyt rozłożony na całej szerokości terrarium. Oznacza to mniej więcej, że pod ziemią znajduje się wolna przestrzeń, mierząca około 35 na 35 cm i wysoka na 3 cm. Zastanawiam się, czy mrówki nie trafiły i tam. Jeżeli tak, to trudno mi powiedzieć, jak wielka jest ta kolonia oraz jak kiedyś będzie wyglądała jej przeprowadzka. Dodatkowym zmartwieniem jest fakt, że gdzieś tam w czeluściach gniazda siedzą szeptucha i kuchta, czyli nasze królowe. Są one niesamowicie podobne do robotnic. Nie wiem, jak kiedyś uda mi się je wypatrzeć w momencie przenoszenia mrówek. Miejmy jednak nadzieję, że moment ten nie nadejdzie za szybko. Na sam koniec pokazuję Wam to, co dzieje się w kolonii, gdy mrówki napotkają karaczana. Niech ta ilość mrówek da Wam do myślenia co do ich liczebności. No i standardowo, nowe osoby zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii, a stałych widzów zapraszam do sekcji z komentarzami. Trzymajcie się i czułki w górę.